Hej ludziska, z tej strony Basker, a to jest Please Don't Touch Anything, już drugi odcinek. Mamy nasze tutaj stanowisko prawie rozłożone, rozłożymy je do końca i będziemy myśleć nad następnymi zagadkami. Moja wiedza o ciągu dalszym się już prawie skończyła, w sumie chyba już nawet w ogóle. I lecę już na pewno na ślepo. Dlaczego prawie i dlaczego w ogóle wiedziałem, co jest wcześniej? Ponieważ już podchodziłem do tej gry, spróbowałem nagrywać bodajże pół roku temu, nawet ponad, no w lutym gdzieś. Ale popsuł mi się dźwięk, no i tego nie wrzuciłem. Od i cała historia. W prawo próbowaliśmy, to może teraz w lewo. Okej, to nie jest zbyt ciekawe. No dobra. Mamy jakiś kod. Nie mam lasera i nie będę, no nie mogę go mieć, tak? Bo musiałbym przestawić. No nieciekawie, bardzo nieciekawie. Numer telefonu. To prawdopodobnie jest coś w tym miejscu. Choć trzeba by na pewno, może to jest to? Tu był jakiś numer, z tego co pamiętam. Zobaczmy, jak wychodzi jeden, to są 1-1. 2-1. Powiedzmy, że to się zamienia. Czyli tu powinno być 3-2-1. 3-1-1. Nie. Może 1-2-1-1. Próbuję to jakoś ogarnąć, ale nie wiem, jak to zrobić. 1, 1, 1, 2. Dwie jedynki się zamieniają w dwójkę, dodaje się 1. Za każdym razem się prawdopodobnie 1 dodaje. Czyli tu się dodaje 1, jest 2, 2. 2 plus 2 to jest 4 niby. Ale może to ma być tylko jedynki, dwójki? Nie, tu jest też trójka, więc nie. 1, 1, 2, 1 najbardziej pasuje, ponieważ patrząc po dalszym, co tu się stało. Trzy jedynki zamieniają się w trójkę. Dwójki przepisują, jedynka się dodaje stąd, stąd. Czyli tu się powiedzmy dodaje jedynka. 1, 2, 2, 1. 1, 2, 2, 1. 1, 2, 1, 1. Nie. 1, 3, 2, 1. Też nie. To może to nie jest jednak do tego. Kto wie, a może to 8x dodać 3y dodać 67. Potrzebuję kartki. Żeby kartkę mam, potrzebuję długopisu, żeby to gdzieś zapisać. Będzie łatwiej na papierze. Znalazłem. Dobra. 8x dodać 3y dodać 67. Okej. I pod spodem mamy 8 do kwadratu, dodać 3 do kwadratu. Tak, i to jest wszystko pierwiastek. No, spoko, matematyka. Akurat szkoła się zaczęła niedawno. Co prawda nie dla mnie, no ale dla niektórych. Więc sobie przypomnimy trochę matematyki. Zajmijmy się dołem. Na dole wychodzi 8 do kwadratu, to jest 64. I 3 do kwadratu to jest 9. 64 dodać 9. Nam 73? No chyba tak. 73, no to nie jest pierwiastek. Tego się nie da zrobić pierwiastka. Na górze, 8x to 3y dodać 67. To jest wszystko w nawiasie. Delta. Tak w sumie co by mi to dało? Tak za bardzo chyba nic, jak mi się wydaje. Dobra, a to jest 4 miejsca mam mieć, tak? Te strzałki dalej nie miały rozwiązania. Spróbujmy jeszcze raz z tym. Nic. To jest alfabet Morsa, ale o co on chodzi? Może w muzyce coś? To jest dot. Dot. Wejdę sobie na szybko. Tutaj trochę tak cheatuję. Wow. Zmniejszę OBS-a, dobra. Wy tego teraz nie widzicie. I
sobie tak trochę szczytuję, wejdę sobie na alfabet Morsa. Alfabet Morsa. W sumie, ale co mi to da, jak ja... nie wiem. Okej, okay, już widzę. Znaczy, no trochę jest tak trochę za mało... No tak trochę... Posłuchajmy. To są krót... Przestań. Chwila, ej, tam coś słychać. Jak kliknę jedno. Jakby krótkie, długie, krótkie, długie, coś takiego. Kropka, kreska, kropka, kreska. Ale w ogóle nie słyszę różnicy w tym. Nie. Można powtórzyć? Halo? To ma w ogóle jakiś związek? To jest ciężkie. Ze słuchu robić. No nie za ciekawie, nie powiem. Jakby ktoś się pytał, klikam randomowe przyciski. Może się uda. No, ale szkoda, że to jest... No, dobra. Jakbym nawet chciał napisać ten dot, co tam mi się podświetliło, to i tak z tego nic nie wyjdzie, bo to jest zbyt długie. Don't do it. No, pod spodem jest pisano Leonardo, tak? Tak, ale to raczej z tym nie ma nic wspólnego. Może z tym? To już sprawdzałem w sumie. 1, 3, 2, 1. 2, 1, 3, 1. Na pewno jest coś z tym, mogę się założyć. Z tego co patrzyłem teraz na internecie, powinno być takie coś. Ale to nie jest do tego, bo tu to miejsce pasuje właśnie do tego. 1, 2, 1, 1. I nawet sprawdziłem przed chwilą, o co z tym chodzi. Chodzi o to, że to jest jedna jedynka, czyli to jest jedna jedynka. 1, 1. Dalej, to są dwie jedynki, czyli jest 2, 1. Tu jest jedna dwójka, jedna jedynka. Czyli jest 1, 2, 1, 1. Tu są... Aha, patrzmy na to, co jest, czego tu brakuje. Jedna jedynka, 1, 1. Jedna dwójka, 1, 2. Dwie jedynki, 2, 1, tak. Tu mamy 3 jedynki, czyli jest 3, 1. Dwie dwójki, 2, 2. I jedna jedynka, 1, 1, tak. O to chodzi, ale co mi z tego, jak to nie działa? 1, 2, 1, 1. 1, 1, 2, 1. No to chyba nie do tego jest, tak mi się wydaje. Że coś tu jeszcze trzeba wstukać. Czy w sumie odpalaliśmy to? Chyba tak, to jest w ogóle, żeby to odpalić. Odpalmy jeszcze raz. Nie, nic to nie działa. Aha. Wow. Ciężka sprawa, nie powiem, ciężka, ciężka. Czyli to nie jest do tego, to działanie. Może to jest? Ten pentagram raczej za wiele mi nie da. Obrócę sobie może te strzałki. Jak jest w tą stronę, w tą stronę, w tą stronę i w tą stronę. Sobie to obrócę.
to wychodzi w ten sposób. A w sumie dobra, to robiliśmy, to bardziej. Ale mogę sobie poklikać w sumie, czemu by nie. Takie coś wychodzi. Widzieliście już po moim kursorze. Tak, 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 tak. O! Udało się. Po prostu jestem głupi i nie zrobiłem tego. D4. To mi zbyt wiele nie mówi. Ale mam tutaj też takie przyciski. To jest reset, tak? Tak, to jest reset. Serio? 276 mamy wyklikać? Potrójne klikanie w myszce. O, była szóstka zaznaczona. To ta pewnie. Dobra, klikamy, tylko żeby nie przelecieć, no nie? Klikamy do 276. Cóż za fascynująca zabawa. Kolejna szóstka. Aha, czyli to pewnie chodzi o to, że są 666, tak? Oh my god, 666 razy w to kliknąć. Co prawda... podwójne kliknięcie wystarczy z tego, co widzę. Albo i nie, bo to trochę wolno działa. Z tego, co widzę też. Dobra, więc wszystkie zabawy w klikerach teraz się udzielą. Oh yeah. Klikamy, klikamy do 276, tylko żeby nie przeklikać. To jest najważniejsze. I będzie dobrze. Będzie dobrze. Mhm. Dobra. Już prawie, już się zamyśliłem tak przez chwilę. Dobra, przy 260 zatrzymam już, wezmę pojedyncze klikanie. Tak. 270. 6. I mam nacisnąć to. Dobra, coś się stało. Okej, jest jakiś postęp. Okej, green. Dobra, wszystko obrosło trawą. Mamy kolejne zakończenie, jej. Zrobimy jeszcze chyba 666, bo to już znamy, tak? To już znamy, więc zróbmy to. Tylko jak do tego doszedłem? Czy... tfu. Dobra. Od nowa. Jeden... trzy... dwa, dwa, trzy... jeden. Coś mi się za oknem drze. To nie jest fajne. Czy to było do tego? Nie, to bo tutaj już mogę to zrobić. Czyli tak, 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 tak. Okej. Okay. No i klikamy. Potrójne kliknięcie w myszce i lecimy, bo czemu by nie? Dobra. Do 666. No trochę długo to zajmie. Bardzo nawet długo. Możecie sobie teraz iść po, nie wiem, jakąś kolę, iść do toalety albo coś takiego. To jak reklamy na Polsacie. Teraz się powinna reklama pojawić. No. Co prawda mógłbym to wyciąć, no ale no co, no ja tu będę robił, a wy na to nie będziecie patrzeć, no to co, tylko ja mam się męczyć? Dobra, lecimy, lecimy. Spokojnie, może opowiem o czymś, tak, co tam u was? Zapytam się. U mnie w sumie spoko. W sumie tyle. Jak tam szkoła? O, może tak, wrzesień się zaczął. Niedawno, zależy kiedy to wrzucę, bo chcę to zrobić na zapas, ponieważ mam remont w pokoju i komputer będę miał odłączony, jak ja przeżyję tyle bez komputera. Oh my god. Dobra, klikamy, klikamy, klikamy. W sumie mi abonament zleci w WoWie. No nie fajnie, no nie fajnie. Nie podoba mi się to. Dobra. 300, jesteśmy na półmetku. Spokojnie. I zaraz tak reset nacisnę, bo mi się palec... palec mi będzie bolał, tak serio. Ej, i myszka się... myszka popsuje. To wszystko ma... to jest w zmowie. Producent tej gry jest w zmowie z producentem myszki, bo teraz jak wiecie, myszki mają takie coś, że gwarancja na gdzieś na przykład powiedzmy na 100 tysięcy kliknięć. Jakieś było na lata, ale potem stworzyli takie gry właśnie jak ta. I już się wycwaniakowali, twórcy myszek. Już nie dają na ileś lat, tylko na ileś kliknięć. 200 to licz. No. No to już 600 kliknięć zrobię za niedługo. Jeszcze wszystkie klikery. One niszczą myszki, to bardzo. 500 przy 600, nie wiem, 40 zmieniam na pojedynczy. Okej. Okay. Ciekawe co się stanie przy 666, nie wiem. Może wszystko się podpali, o, bo to w sumie szatan i w ogóle. Zbyt blisko moja myszka zmierza do czerwonego guzika. Więc na spokojnie. 600, jest fajnie. Już prawie zdobyliśmy to. Jakby się zastanawiał, czemu bez kamerki, bo mi się ramka popsuła i nie mam czasu jej zrobić. Dobra, zmieniamy na pojedyncze. Teraz będzie szóstka pierwsza. Powoli, żeby nie przegapić. 666, uwaga, czy jesteście na to gotowi? 666, zobaczymy, co się stanie właśnie teraz.
Pyk. Ej, serio? To jest kolejny etap. Ja za każdym razem mam naciskać 666 razy. Wiecie co? To nie jest fajne. Nie, tylko nie musisz coś z dźwiękiem. Ja tego w życiu nie przejdę. Chyba zaraz pójdę i zobaczę sobie. Stworzyłem sobie ludzika. Zobaczę sobie w rozwiązaniach, jak to wygląda, co mam zrobić. Bo ja nie mogę na dźwiękach pracować. Przechylmy to w tą stronę. Chciałem to dostać. 0,23. W ogóle mi się muzyka zmieniła. Na to, jak przyświecę, nic nie będzie. Ale mam nadzieję, że to mi da jakąś odpowiedź. No to jest w ogóle... Mac? Nieskończoność. To się psuje. Aha, to jest loop. Dobra, widzę. Pętla. To gdzie idzie? Do guzika, to do guzika. Co mam to zrobić w tym? Dobra, rozkminimy to może jeszcze w tym odcinku, ponieważ no nie chcę znowu klikać tyle razy, tak? Myślałem, że coś się stanie, że się podpali, że coś w ogóle. Zapalmy wszystkie. Chcę zobaczyć, co na nich jest. Jeden jest popsuty w ogóle. Czy to jakiś znak? Czy jestem głupi? Być może. To raczej nie to z 1-2-1. To raczej nie to. Weźmy młotek i rozwalmy pozostałe przyciski. Taki pomysł. Okej. Okay. Nie da się. Odkręćmy to. Odkręćmy od góry. Jakby były nożyce i bym mógł to przeciąć, byłoby fajnie. I by spadło. Od góry młotkiem też nie. Odkręćmy w ogóle to. Co tu robiły kolory, ktoś pamięta? D4. Ej. Jak to, jak jest w szachach? Tu jest, są litery A, B. Nie, tu są 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A, B, C, D. W sumie to chyba wygląda tak samo. A bo to ma się tylko świecić. Boję się tych dźwięków, które wychodzą z tego. Nie, D4. Zresztą to było bardzo logiczne. Weźmy to. Poświećmy na D4. Dalej nic. Tu coś, jaka strzałka jest. Dwa, trzy, jeden, jeden, dziewięć. No, tylko nie mówcie, nie, ja nie chcę tego znowu robić. Nie no, to raczej nie jest, nie, no dobra, bo to jest 20, 25. Ja myślałem, że to jest jakieś te, chociaż jakieś, że to jest dwójkowo, to jest 4. Naciskam to już 4 razy? A no tak, to się robi. Przypomniałem sobie. Chyba, że tutaj jak jest. Tak samo będzie D4. To samo, tylko to wychodzi. Zobaczymy od drugiej strony. Nie wiem, czy to coś zmieni. Od tej strony. Od tej strony. Może takie coś. Tak na razie robię. Pentagram tu jakiś stworzył, może. Z tym związane. To jest taki. A zróbmy tak, 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 bez tego, tak, 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 nie wiem, taki upośledzony trochę ten pentagram, ale tak chciałem go pod takim samym kątem zrobić, chyba że to nie to i to jest to, no to musi być jeden wyżej, albo tak. Takiego, nie? A może w drugą stronę ten pentagram zrobić, tylko odkliknąć go. Może to jest jedno ramię? To jest to, czyli następne będzie tutaj. Kolejne będzie tutaj. Tu i tu? Zamiast to tego tu? Nie? A
A co łączy te obrazki wszystkie? Może tak, mam już prawie 20 minut, dłuższe niż pierwszy. Mówiłem. Co łączy te obrazki? Nie mam pojęcia. Klucz jakiś? To jest coś pęknięte. Nie, to jest to. Co się działo, jak to wszystko wstukałem? A, wszystko się zamyka, dobra. To już widziałem. Robot przychodzi. No i znowu muszę wszystko od nowa. Dobra, ale to już w następnym odcinku. Trzymajcie się, mam nadzieję, że się podobało. Możecie zostawić łapę. Hej, na razie. Pa, pa.